No. Proszę, poznajcie się. To jest pan Wojciech Mickunas, a to jest Dawid. Proszę, poznaj się. Dawida kupiłam, jak miał roczek, miał jechać do Rawicza i miałam czas do 6 rano, bo o 6 powiedział, że załadunek jest do Rawicza. Jak nie zdążę, no ale zdążyłam. Miałam taki telefon, pani dzwoniła 15 czy 14 lipca, czy może wypuścić już konia ze stajni. Czy to nie zagraża temu zwierzęciu to, że on wyjdzie na dwór, na trawę? No to, to pani nie powinna mieć do czynienia z końmi. No właśnie, no ale uważa, że koń ma stać w stajni w lipcu, gdzie wyjście na dwór może mu zaszkodzić. No właśnie, czyli ale generalnie co? Konie powinny być jak najczęściej na dworze. Ile fabryka dała? No ale też mamy masę pytań od ludzi, którzy mówią, no dobrze, no ale konia koniecznie na noc trzeba schować do stajni. Konie 49 milionów 990 tysięcy lat żyły na dworze. Nie miały stajni, nie miały, w ogóle nie miały do czynienia z ludźmi. Domowione są od 10 tysięcy lat dopiero. A miliony lat żyły i natura je wspaniale przystosowała do tego. Mm-hmm. Mają, wszystko jest w nich przystosowane do tego, żeby żyć właśnie tak, jak tutaj te konie żyją. Mają genialnie rozwiązaną sprawę właśnie związaną z ogrzewaniem się wtedy, kiedy trzeba, albo z chłodzeniem się wtedy, kiedy trzeba. No pytają dobrze. Ludzie, czy koń na przykład, czy jak deszcz pada, to trzeba konia schować. Koń ma taką ma pokrywę na sobie, że nie przemoknie, jedynie przemakają. Czyli generalnie tak, nie jedziemy szybko na interwencję, nie ratujemy koni, które są na pastwisku, bo pada deszcz. Broń Boże. Konie się doskonale przystosowują do pogody i są w stanie znieść bardzo zimne zimy i bardzo gorące lata pod warunkiem, że nikim nie przeszkadza. No dobra, ale trzymanie kto im przeszkadza? Konia, kto koniom przeszkadza? Trzymanie w stajni powoduje to, że konie zatracają te swoje naturalne zdolności przystosowywania się do warunków pogodowych. Mhm. I jak się trzyma konia w dusznej stajni i ciepłej, to potem jak on wyjdzie na dwór, to rzeczywiście może to spowodować, że zachoruje. Wtedy jest zdążono z remontem stajni do zimy i dwa roczniki koni zostały na pastwiskach przez całą zimę. Ze źrebakami kobyły i nic się nie stało. I nie chorowały. Nie chorowały. Futrem obrosły. Obrosły futrem, natychmiast wróciły pierwotne zachowania, czyli jak tam wiatr za bardzo, to źrebaki do środka, stare konie na zewnątrz, tyłkami pod wiatr. Wszystko było tak, jak się kojarzy z owsem, i ze stajnią i z rżeniem. Konie, jak są konie, to muszą rżeć. Jak się ogląda filmy, to zawsze tam, gdzie są konie na filmie, to natychmiast słychać rżenie. Tymczasem to jest guzik prawda, bo konie są zwierzętami, które używają sygnałów dźwiękowych tylko w pewnych okolicznościach. Bo znowu miliony lat je nauczyły, że trzeba być cicho, żeby nie sprowadzić nieszczęścia, więc się nie darły, tak jak się drą teraz w filmach. Bolek jak miał pół roku, no to pan sobie kupił, pan człowiek kupił sobie źrebaka, założył mu łańcuch na kark, przybił łańcuch tam w tej komórce do ziemi. Faktycznie ten koń jadł własne odchody, no to mamy to oczywiście narty, bo wyrosły mu w tą stronę. Tylko że lata mijały, 4 lata, ale łańcucha nigdy nie popuścił. I łańcuch wrósł mu, no prawie, na szczęście nie w kręgosłup, ale tu wszystko było zgniłe. No i teraz pytanie, bo ja często pytam się tych ludzi. Po co człowieku trzymać tego konia? No po co? Zamknięty w smrodzie, je własne odchody. W ogóle tam był jeden smród ropy, zgnilizny. No ale po co trzymasz tego konia? A często słyszę odpowiedź. Dziadek miał, ojciec miał, no to i ja mam. Kto przyszedł do ciebie? Mam przypadek, że jeden człowiek trochę miał pieniędzy i postanowił hodować Araby.
i kupił sobie, już nie pamiętam ile, ale tam ich było około 20 takich roczniaków. Pozakładali im kantarki. I zostawili. I zostawili. Aha, to mówimy chyba o tym samym przypadku. No. Jakie? Tu oczywiście to jest jedno z ich miejsc, gdzie one uwielbiają się tarzać. No i trawa zniknęła, bo tu jest miejsce do tarzania. No, musi być kawałek piasku. No, mają tutaj rewelacyjne miejsce i myślę, że są szczęśliwe. Na pewno są szczęśliwe. Jak nie ma piasku, to sobie wykopią. Zrobią sobie takie. Niejednokrotnie zauważyliśmy, że jeżeli na przykład w duże stado, na przykład gniadych koni czy ciemnych, wprowadzamy na przykład, ale od dawna jest, tak? Koń na przykład tarantowaty, on taki jest, rudy. A no bo to wtedy zauważają, że to jest inny i... Ale często odpędzają od stada. Idź, nie bądź na wolny. Jak uważają, że to jest inny niż my, no to mają obawy, że może to jest jakiś osobnik, który nie koń. Bo koń nie wie, prawdopodobnie jest tak, że konie nie wiedzą, że są końmi, tylko jak zobaczą coś, co nie przypomina towarzystwa, no to mają obawy, czyli że to jest... Czyli są go trochę ocenić. Na wszelki wypadek lepiej go pogonić. Nie? Prawdopodobnie w czasach, kiedy miały nieograniczoną przestrzeń, to miały dwa wyjścia, albo pogonić, albo... Najlepszy czas, żeby konie mogły się wypasać, no to właśnie noce. Wtedy muchy, gzy, to wszystko nie lata. Teraz w sumie tak, no oprócz tego, że mamy ciągle deszcze, no to nie mamy tych wściekłych upałów. Przecież jak są upały, to konie też zmęczone są tym wszystkim. Pogonić albo samemu odejść. No tak. One tak tutaj na przykład już w nocy, ale w ciągu dnia też często można zauważyć, ale w nocy to tak, zawsze stoi przyjaciel koło jakichś tam koni, a reszta po kotem po prostu wszystko chrapie. Patrz, ale ty wiesz, namolny jesteś. Ale mu przeszło już, bo kiedyś to, tylko że on to lubił z kobietami robić przeważnie, bo rozbierał wszystkich. I na przykład rozpinał sobie zamek, tak długo szarpał kurtkę czy bluzę, aż rozebrał. No kiedyś to... Konie wyglądały świetnie. Naprawdę. No bo one jedzą to, co dała im natura. No. Tak jak pan mówił. No. Kiedyś to tylko to miały. I to im wystarczało. Cały biznes związany z wyścigami konnymi, to tam jak koń nie wygrywa i nie zarabia, to natychmiast ląduje w przetwórni i zamieniany jest na paszę dla psów. Bo to jest niekonsumpcyjne mięso, bo one są przecież, te wszystkie konie sportowe są faszerowane jeszcze jakby różnymi środkami. Zmienia się, no, chociażby, zmienia się. Chociażby to, że coraz więcej koni, tych, które już nie nadają się do użytkowania, nie lubię tego słowa, ale z jakichś tam powodów, chorób czy starości już nie mogą być końmi wierzchowymi, to nie lądują w rzeźni, tylko coraz więcej jest ludzi, którzy dochodzą do wniosku, że głupio jest takiego konia wysłać. Zapłacić tam paręset złotych miesięcznie, niech on sobie żyje. No. U nas są takie stajnie, którą prowadzi moja córka. Właśnie takie staruszki są. I to, mamy kobyłę, których właściciel już jej 3 lata nie widział, bo mieszka w Warszawie i nie ma czasu na to, żeby przyjeżdżać. Ale ma zaufanie, wie, że wszystko jest ok. Na końcu tylko do czasu zdjęcie wysyłam, jak kobyła wygląda. On mi pisze, panie Wojtku, czym wy karmicie te konie? A ja mówię, sercem przede wszystkim. No była ma 26 ludzi, których stać na to, żeby tym koniem zapewnić starość, nie wysyłać. Ale pamiętam czasy, kiedy to było normą. No. Jak koń przestawał być koniem nadającym się do właśnie, że nie zarabiał, czy nie służył, no to... Bez sensu. Prawicz, bez zmrużenia okien. Zmienia się mentalność, tak, wiemy. Wiemy o tym, że jednak coś dobrego następuje. Ale
Mam nadzieję, że jeszcze dożyję takiego momentu, kiedy będzie właśnie prawnie zakazane wskazywanie koni na śmierć w rzeźni, na zamianę na kiełbasy. Kiełbachę. No ja panu to obiecuję. Wiem, w końcu, ale ogólnie. No przecież pan był w tylu miejscach już. No, zna pan te miejsca, gdzie ludzie mają konie. Ale tak ogólnie, w procentach. Polacy kochają konie? No, uważają, że kochają. Opowiadają o tym ciągle. No, ja wiem. Ale ktoś kiedyś mądry powiedział, że nie sztuka kochać konia. Sztuka jest, żeby koń ciebie pokochał. Właśnie. Bardzo mądry.